Witam serdecznie na tegorocznym wydaniu zawodów wędkarskich plażowych Yuki Masters Robson Cup 2022. W tym roku przybyło do nas ponad 90 zawodników i zawodniczek z 6 narodowości. Mamy klasyfikację kobiet, narodową, międzynarodową, drużynową oraz klasyfikację ISFC, w której startowało, jak już mówiłem, 6 narodowości. Zrobiliśmy trening, tandem trening mieszany, gdzie losowaliśmy zawodników z różnych narodowości, żeby razem łowili na jednym łowisku. W tym roku wygrała drużyna, w której był też Polak członkiem drużyny. Jak co roku bazą zawodów jest Willa Pomorzanka we Władysławowie, która bardzo fajnie obsługuje naszych gości. Mieliśmy też imprezę integracyjną, gdzie zawodnicy i zawodniczki mają możliwość się zapoznać i wymienić swoimi doświadczeniami i uwagami. Generalnie jest trudno, jest silny wiatr, jest wiatr taki troszeczkę południowo-zachodni. Rzucamy bardzo daleko, bo mamy bardzo duże wypłycenia, nie wiem czy to wszystko tutaj widać. Nie jesteśmy w stanie nawet tego wszystkiego przerzucić i stąd też jest duży uciąg, bo jest płytka woda. Mamy już nawet bliskie spotkania z zestawami ze stanowisk sąsiednich. Generalnie warunki są nie najlepsze, mimo to, że pogoda ładna, wiatr nie jest najmocniejszy, to nam to nie ułatwia. Druga godzina łowienia, trzecia rybka, nie jest źle, tylko żeby było tych miarowych więcej. Pierwszą malutką flonderkę złowiłem na belonę, na kawałki belony, nie? Później dopiero założyłem robaka, mówię, bo to pierwsze rzuty, to chciałem, żeby nie urwać zestawu. Na niemieckiego robaka trzy rybki, w tym jedna tylko miarowa, no i zielstwo, przeszkadza, ale aby po jednej rybce wyciągnąć miarowej, to niech będzie nawet te dziecko. Jesteśmy prawie w połowie zawodów. Padło już parę rybek. Flonder i jeden taki rodzynek, belona, szybko została odhaczona i wypuszczona, ponieważ belona nie wchodzi do gry, tylko ryby płaskie, tak. Warunki, tak jak widać, nie są specjalne, jest duży uciąg wody, są bałwany, pokazują się na morzu. Zawodnicy się starają, na razie generalnie jest wszystko ok. Nazywam się Janek, jestem z Władek Team. Dzisiaj jestem jedynym juniorem na tych zawodach i konkuruję dzisiaj z dorosłymi. Fala jest mała, co prawda, ale troszkę w jej trzeba mieć trochę tej siły, żeby rzucać, ale mam nadzieję, że coś się uda złowić.
Wczorajsza tura zakończyła się, złowiono kilkaset ryb, między innymi, jak wiadomo, klasyfikowane flądry, ale złowiono też belone i trocie, które niestety, ale nie były w tym roku klasyfikowane. Dzisiaj odbywa się kolejna tura, w której zawodnicy będą mieli okazję pokazać, co potrafią. I came fourth in my zone with 8 fish. It was very sporadic. First hour when it was windy was good, and then when darkness came, more fish came on. I found lugworm and fish baits to work the best. The organisation of this competition has been fantastic. We get fed really well. Information flows back and forth between anglers, and also there's a good community spirit between the Polish, the Germans, the Dutch, the Greeks, the Northern Irish, the English, and we have absolute great fun after the match is finished with good food and good drink. Zawody takiej rangi jak Robson Cup wymaga wielkiego zaangażowania, a w związku z tym, że gro zawodników jest z naszego klubu Wadek Team, postanowiliśmy wesprzeć tę inicjatywę i pomóc w organizacji. Jesteśmy jako współorganizatorzy. Ja też uczestniczę w zawodach, jestem zawodnikiem. W dniu wczorajszym udało mi się zdobyć pierwsze miejsce wśród Polaków. Jestem 7 w klasyfikacji indywidualnej. Na treningu udało mi się zająć pierwsze miejsce. Oczywiście z Niemcem, który dał dobry fachowiec. Powiedział co, jak robić. No super. Pierwsze miejsce było jak na mój poziom łowienia na początku. No to myślę, że jest super. No wczoraj też nie było najgorzej. Drugie miejsce w sektorze. Także uważam, że też dobry wynik. No dzisiaj też jest nie najgorzej. Już 3 rybki są na koncie. Także. Jakoś to będzie.
fishing here compared to back home. The flounder fishing is all a distance, whereas at home we just fish in the surf for them. But they're beautiful big beaches. Don't know what else to say. Okay. Mal wieder bei dem Robinson-Kopf in Polen. Was soll ich euch sagen? Es macht wieder super Spaß. Die Leute sind hier alle lustig und Robert hat wieder alles super organisiert. Also, wenn ihr Bock habt, nächstes Jahr meldet euch bei Robert. Druga tura się zakończyła. Okazała się plaża we Władysławowie najbardziej obfitą w ryby. Zawodnicy walczyli do ostatniej minuty o zwycięstwo. W tym roku zawody odbyły się w 5 sektorach, które się mieściły między Karwią a Chałupami. W każdym sektorze startowało około 20 zawodników. Mieliśmy też jednego juniora, który z opiekunem też przebywał na zawodach. Pogoda bardzo ładnie dopisała. Zawodnicy mogli pokazać swoje umiejętności rzutowe także. Była bardzo fajna fala. Warunki sprzyjające połowom i dzięki temu, że mieliśmy 5 sektorów, zawodnicy mogli poznać różnego rodzaju plaże i spróbować, jak się tutaj w Polsce łowi u nas. W tym roku wygrał po raz kolejny, bo już w 2019 roku też wygrał, Harald Stockfisch z Niemiec. Mein Name ist Harald Stockfisch, ich komme aus Deutschland. Bin jetzt das vierte Mal hier bei Robert seine Veranstaltung. Eine schöne Veranstaltung. Ich habe letztes Jahr auch gewonnen und dieses Jahr auch gewonnen. Und werde die nächsten Jahre auch kommen. Schönes Angeln hier, nette Leute. Und ja, mal sehen, was die nächsten Jahre noch bringt, wie lange ich noch angeln kann. Meine Tochter ist auch hier mit als Anglerin. Proszę przyjąć rybaka z naszej bursztynowej przystani. Niech również w waszych sieciach pojawi się złota rybka, która wam wiele szczęścia i radości przyniesie, radości z pomagania. Dziękuję. Gratuluję wszystkim zwycięstwom i wszystkim uczestnikom i zapraszam na przyszły rok na kolejne wydanie International Yuki Masters Robson Cup 2023.